Dlaczego w literaturze młodzieżowej, która dzieje się w szkole, to zawsze nauczyciel od literatury musi być tym, który chce się bawić w psychologa i który chce naprowadzić bohatera na dobrą ścieżkę za pomocą wiersza? I bohater zawsze odkrywa w sobie jakiś niesamowity, humanistyczny, emocjonalny duch Mickiewicza czy innego Słowackiego. Pozdrawiam Nat. Przyznam wam szczerze, że o tej książce nie miałam nagrywać osobnego filmu i tutaj opinii. Miałam tylko napisać tam na Lubimy Czytać, na Goodreads, do których, nawiasem mówiąc, są linki w opisie, tam są fajne gify. Wracając, miałam nie nagrywać filmu, ale potem stwierdziłam, że są takie książki, które są bardzo dobre, które są wręcz genialne, a o których jest za cicho ze względu na taką czy inną promocję, ze względu na okładkę, wydawnictwo, ze względu na to, że autorem nie jest jakiś John Green czy inne takie, wiecie, mega znane nazwisko, Colin Hoover przykładowo. I o tych książkach jest za cicho. Tak na przykład miałam z książką, której teraz tytułu zapomniałam, bo właśnie jest jedną z takich książek. Mam tu na myśli Meredith Walters. To chyba było Zostań ze mną. Wróć do mnie. W każdym razie książka bardzo dobra, a nie jest o niej zbyt głośno. O nie, bo to nie jest Colin Hoover. I dziś też chciałabym wam powiedzieć o takiej książce, którą przeczytałam ostatnio i która okazała się być super. Może nie, wiecie, to nie Nobel, tak? Ale okazała się być cudowna i ja chcę, żeby było o niej głośno. I mam tu na myśli Listy do Utraconej autorstwa Bridget Kemmerer. Zacznijmy od tego, że w tej historii autorka tworzy spotkanie głównych bohaterów, bo nie ma co ukrywać, że będzie to trochę takie romansidło młodzieżowe, ale nie do końca to romansidło nie gra tu pierwszych skrzypiec, o czym powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o treść, autorka tworzy tu spotkanie głównych bohaterów, które mogłoby być spotkaniem z komedii romantycznych, ale sama zaznacza, że mogłoby być, gdyby dziewczyna była ładniejsza, a chłopak był sportowcem. Więc wiecie, już tak, już na początku sama trochę krzyczy: hej, jestem oryginalna, nie robię tak jak wszyscy, jej. Łamy schematy. A ci bohaterowie to po pierwsze 17-letnia Juliet, która straciła matkę w wypadku i teraz dziewczyna przychodzi na grób po to, by na tym grobie zostawiać listę do utraconej, czyli pisze listę do matki. I drugim bohaterem jest Declan. Declan, który pracuje na tym cmentarzu i kosi tam trawnik. I tak się składa, że znajduje ten list, czyta go i odpisuje. I tak jak mówiłam, i tak jak można się domyślać, będzie tu romans, bo proszę was, dajcie mi teraz młodzieżówkę, której nie ma romansu. I ten romans jednak jest bardzo delikatny. I te reakcje między Juliet a Declanem będą się pojawiać, ale one nie są tu najważniejsze. Romans jest jakby tłem i akcją drugoplanową dla wydarzeń dotyczących rodziny bohaterów. Bo właśnie temat rodziny jest w tej książce najważniejszy, na temat matki Juliet, na temat ojca Declana, matki, ojca, ogólnie rodzina i przyjaźń. To są tutaj dwa najważniejsze wątki, które się ciągle przemykają. Więc romans, tak wiecie, tylko z rozdziału na rozdział gdzieś tam się pojawi i jest zaznaczony, zaakcentowany, ale on nie jest tu naprawdę tak bardzo ważny, jak można by się tego spodziewać. Jeżeli chodzi o akcję, to po pierwsze my wiemy, że bohaterowie piszą do siebie listy i wiemy, że to oni są na żywo, tymczasem oni tego nie wiedzą. Oni piszą listy anonimowo i spotykają się w szkole jako Declan i Juliet. I nie wiedzą, że to są te same osoby. Zastanawiałam się, czy dla czytelnika też nie byłoby lepiej, gdyby to było ukryte, ale może nie, nie wiem. Nie umiem sobie teraz wyobrazić, jakby to wyglądało, gdybyśmy my też nie znali prawdy. Ale pojawił się za to inny element pod koniec, kiedy ja już myślałam, spoko, nic mi nie zaskoczy, a tu nagle takie, a ja, co? Ale fajne jest to, że mamy tutaj narrację podzieloną i niektóre rozdziały są pisane przez Declana, niektóre przez Juliet i jednocześnie mamy też trochę formy epistolarnej, bo czytamy właśnie te listy, które do siebie piszą. I co mi się bardzo spodobało, to jest to, co powoduje, że nie możemy przerwać czytania tej książki, bo jeden rozdział jest jednocześnie
rozpoczęciem, zakończenie jednego rozdziału jest rozpoczęciem kolejnego. I kiedy czytamy, że Juliet przeczytała list, ohoho, jest w szoku i musi mu coś napisać, ale to, co pisze, jest w następnym rozdziale, więc czytamy i nie możemy się oderwać, przynajmniej ja nie mogłam, naprawdę. To, co również mnie przekonało, to temat fotografii, bo tu oprócz tego romansu, oprócz rodziny i problemów rodzinnych, jest bardzo ważny temat fotografii, więc ja ze względu na moje zainteresowania mega się tym jaram. I jest nawet wzmianka o Kevinie Carterze, o którym ja też kiedyś czytałam swojego czasu i interesowałam się tym, co robił, jak zginął, dlaczego to zrobił i w ogóle i jego twórczością fotograficzną się interesowałam, więc tu ten temat również jest poruszony i dla mnie to jest fajne coś. Ale co jest dla mnie tu chyba najważniejsze, to że to nie jest taka płytka powieść, znaczy możemy ją przeczytać jako po prostu fabułę, ale wydaje mi się, że można się trochę nad tym zastanowić i pewne refleksje do siebie przyjąć, bo to jest książka przede wszystkim o obwinianiu samego siebie za coś, na co nie miało się kompletnie wpływu. I to jest próba pogodzenia się z tym czymś i powiedzenie sobie, nie mogłam nic zrobić. I druga rzecz, którą ta książka przekazuje, to temat oceniania ludzi. Tego, jak możemy popełniać wielkie błędy, oceniając ludzi na podstawie wyglądu, na podstawie pierwszego wrażenia, czy na podstawie tego, co słyszeliśmy o nim gdzieś na mieście z plotek. I że skazujemy od razu taką osobę na porażkę, że przyczepiają się już do tej osoby jakieś stereotypy, które się już od niej nie odkleją. Że oceniamy zachowanie pewnych osób, nie znając historii, która się za tym zachowaniem kryje i nie wiedząc dokładnie wszystkiego o tej osobie i nie wiedząc, dlaczego ona tak wygląda, czy tak się zachowuje, to od razu tworzymy sobie o nim własne zdanie, które przeważnie nie jest poprawne. Bo nie każdy jest w stanie udawać. Nie każdy jest w stanie być taki milusi, słodki, sympatyczny, kiedy w jego życiu coś się sypie. I nie możemy powiedzieć, że hej, ale to jest burczybucha, czy nie wiem, nie mówi się tak, nie? Nieważne, jakoś go negatywnie ocenić, dlatego że się nie uśmiecha. Bo widocznie ona nie potrafi się ukrywać i nie potrafi udawać, że jest szczęśliwa, kiedy nie jest. I czasem trzeba to zrozumieć. I w ogóle nie chcę tutaj za bardzo się w to zagłębiać, bo tutaj już się robi jakiś film psychologiczny. Przepraszam bardzo. Wybaczcie. Ale takie emocje właśnie wywołała we mnie ta powieść. Ja serdecznie wam polecam Listy do Utraconej. Jeżeli lubicie... To jest bardziej young adult niż new adult, tak myślę. I jest trochę wzruszających scen, właśnie tematy rodzinne. Coś myślę dla fanów Hopeless albo... O, lato koloru wiśni, ale bardzo kojarzy mi się z Idealną chemią i z Morzem spokoju. Więc to są takie historie w ten deseń. I ja wam naprawdę polecam. Jak nie dla fabuły, to dla przekazu. Jak nie dla przekazu, to dla fabuły. I tak jak mówiłam, to nie jest nic genialnego, ale naprawdę do mnie dotarło i dla mnie ta książka okazała się bardzo ważna. Hello, młodzieżówka okazała się dla mnie ważna. Jaki wstyd, oho nie. Tak mam. To jest jedna z takich książek, która naprawdę na mnie zadziałała, więc ja wam polecam. I dajcie mi koniecznie znać, czy ją przeczytaliście i co o niej myślicie. I może polecicie mi jakieś inne książki w podobnym stylu, więc ja będę za to wdzięczna. No i widzimy się w kolejnym materiale. Pa, patki!